Cały czas prawda. Boks wybrałem, ponieważ stwierdziłem, że to będzie odpowiedni sport dla mnie z kilku względów. Na boki, nogami, szachuj nogami też. W lewo, w prawo, na nogach, dawaj. Dostarcza dużo adrenaliny. Przez boks uczysz się ciężkiej pracy, dyscypliny oraz pokory. Jestem Kornel Rutkowski, mam 15 lat, boks trenuję 2 lata. Do boksu zachęcił mnie tata, który kiedyś boksował amatorsko. Dzięki niemu przyszedłem na pierwszy trening. Od 2 lat trenuję w klubie Głaz Boxing. Moim trenerem jest Paweł Głażewski. Trenuję 6 razy w tygodniu. Trening trwa około godzinę. Na treningach robimy worki, stacje siły, technikę w parach oraz sparingi. Paweł Głażewski, ławkę, ręce wysoko. Paweł Głażewski. Jestem byłym zawodnikiem amatorskim Hetmana Białystok i zawodowym grupy Babylon Promotion Tomka Babilonskiego. Na swoim koncie mam 200 amatorskich walk i 30 zawodowych. Aktualnie jestem trenerem w klubie Głaz Boxing w Białymstoku. Mamy tutaj szkółkę, boks rekreacyjny, boks zawodników, boks kobiet, boks dzieci. Powoli zaczynamy odnosić pierwsze sukcesy. Aktualnie przygotowuję się do zawodów. Będą to Mistrzostwa Podlasia. Z treningów najbardziej lubię sparingi, bo wtedy mogę się najwięcej nauczyć. Za sobą mam już stoczoną jedną walkę, która odbyła się w Sokółce. Były to Mistrzostwa Podlasia. Boksowi zawdzięczam to, że nauczył mnie ciężkiej pracy i dyscypliny. Pojawiają się zawodnicy, którzy mają chęć występu w zawodach, tak jak Kornel Rutkowski. Jest to syn mojego kolegi, z którym miałem przyjemność boksować przez wiele lat właśnie w Hetmanie Białystok, także można powiedzieć, że boks jest w jego krwi. Bardzo podoba mi się boks, ale co przyniesie czas, to zobaczymy. Prawo, prawo, jeszcze raz prawo. O tak. W boksie najpiękniejsze jest to, że musisz ciężko pracować, żeby coś osiągnąć. I dlatego zachęcam Was do przyjścia na trening.